Nazywam się Krzysztof Turzyński i mam przyjemność być prodziekanem do spraw studenckich Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Fizyki znajduje się w gronie 75 najlepszych jednostek naukowych prowadzących badania w zakresie fizyki. Studiuje u nas ponad 1000 studentów i realizują oni kilkanaście różnych programów studiów. Już od pierwszych lat studiów zachęcamy studentów do tego, żeby aktywnie włączali się w nasze badania naukowe. Cała społeczność Wydziału Fizyki bardzo się stara, żeby studentom funkcjonowało się u nas interesująco i przyjemnie. A jak nam się to udaje? Zachęcam do spojrzenia na tę rzeczywistość studenckim okiem. Cześć, nazywam się Weronika Brzezińska, jestem studentką astronomii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam Was do obejrzenia tego krótkiego filmu, który dla Was przygotowaliśmy. Witamy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy właśnie przy głównym wejściu do wydziału. Od razu widzimy, że jest on bardzo nowoczesny. Architekturą odzwierciedla charakter tego, co dzieje się w środku. Większość wydarzeń wydziałowych odbywa się właśnie tutaj, w holu głównym. Przechodzimy do głównej auli na wydziale. Jest ona w stanie pomieścić ponad 300 osób, i odbywają się na niej nie tylko wykłady zajęciowe i konwersatoria, ale również wydarzenia popularno-naukowe otwarte dla każdego. W bibliotece znajdziecie najważniejsze materiały do nauki, takie jak podręczniki, czasopisma naukowe oraz komputery. Macie również kilka możliwości spędzania tutaj czasu. Możecie usiąść w większym pomieszczeniu, w fotelach lub pufach w głębi biblioteki, albo wynająć kabinę do nauki, która pozwoli Wam odizolować się i maksymalnie skupić. Przygoda studiowania zaczyna się na pierwszym piętrze, w dziekanacie. Tutaj złożycie dokumenty po przyjęciu na studia, a w trakcie ich trwania załatwicie wszystkie sprawy dotyczące ich przebiegu. Aby odetchnąć w przerwie między zajęciami, możecie również przewietrzyć się na zielonym patio. Na całym wydziale znajdują się sale dydaktyczne, do których szybko dostaniecie się windami lub przez klatkę schodową. Na piętrach od 3 do 5 znajdują się pokoje pracowników, w tym prowadzących zajęcia, do których można przyjść po poradę lub pomoc w nauce. Teraz schodzimy do podziemi. Znajdują się tam laboratoria wyposażone w najnowszą technologię badawczą, przy której często pracują studenci jako pomoc przy pomiarach. Tutaj opracowywane są innowacyjne metody poznawania świata. W budynku B zachęcamy Was do odwiedzenia Makerspace. Tutaj możecie przejść szkolenia, kursy dodatkowe lub rozwijać swoje pasje związane na przykład z majsterkowaniem, drukiem 3D lub stolarstwem. Na parterze budynku B znajdują się również salki PWN, czyli przestrzenie wspólnego namysłu. Jest to idealne miejsce do wspólnej, intensywnej nauki w większej grupie. Gdybyście chcieli zrobić sobie przerwę, to możecie wyjść na zewnątrz i trochę odpocząć. To wszystko, co możemy Wam dzisiaj pokazać. Zachęcamy Was serdecznie do odwiedzenia nas, gdy już wszystko wróci do normy i do studiowania właśnie tutaj.